Dzień dobry. Witam na kolejnym studium Biblii w Zborze w Podkowie Leśnej. Będziemy dzisiaj studiować temat tęsknota za Bogiem na Syjonie. Będziemy mówić o tym, czym jest Syjon, z czym się to wiąże. Studium będzie oparte na Księdze Psalmów. Wraz ze mną w studiu dzisiaj są Maksymilian, Anna, Mariusz. Będziemy studiować Słowo Boże. Chcemy się modlić, zaprosić naszego gospodarza, aby był z nami. Maksymilianie, czy mogę Ciebie prosić? Niebieski Ojcze Boże, Wszechmogący, nasz Stworzycielu i Opiekunie, chcemy serdecznie podziękować Tobie za to, że pozwoliłeś nam w dniu dzisiejszym właśnie zebrać się, aby studiować Słowo Boże. To Słowo, które przekazałeś przez wielu autorów, wielu proroków. Dziękujemy Ci za to, że go mamy i że możemy szukać w nim natchnienia i wskazówki dla naszego życia. Pobłogosław nasze studium i bądź z nami. Amen. Amen. Moi drodzy, chciałem zapytać taką pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, może dla niektórych to będzie oczywiste pytanie, ale dla niektórych może nie. Czym jest Syjon? Co to jest Syjon? Będziemy mówić o Syjonie. Zdefiniujmy sobie, jak Biblia mówi Syjon, tak jak przed lekcją rozmawialiśmy, nazywa Izrael, nazywa naród wybrany córką Syjonu. Czymże jest ten Syjon? Może takie pierwotne znaczenie, bo tych znaczeń jest rzeczywiście kilka i myślę, że w tych psalmach, które będziemy dzisiaj czytać, studiować, jest też kilka jego znaczeń. Tak, rzeczywiście takie pierwotne to góra dzisiaj w Jerozolimie. Tak? Kiedyś Jerozolima miała inną nazwę, to było miasto Jebus, stolica Jebuzejczyków i potem po zdobyciu tego miasta Dawid tam założył swoje królestwo, zbudował pałac, no i potem też w konsekwencji świątynię Boga na tym właśnie wzgórzu. Ale oczywiście, tak jak wspomniałeś tutaj, to się też odnosi do miasta, do całego miasta Jerozolimy. To się też odnosi do całego narodu, który nazwany jest na przykład córką syjońską, więc jest kilka znaczeń i myślę, że kontekst pozwala nam dopiero uzmysłowić sobie, w jakim znaczeniu słowo Syjon w danym fragmencie psalmu zostało, czy w ogóle w danym fragmencie Biblii zostało użyte. Jeszcze mogłabym tutaj rozszerzyć twoją wypowiedź. Mamy też informację, że jest to góra Syjonu, czyli coś, co jest potężne, coś, co ma dobre fundamenty, coś, co się nie zachwieje. Tak jest. Syjon, więc zdefiniowaliśmy sobie tak trochę, powiedzmy, jeszcze będziemy mówić, tak jak Mariusz powiedział, w kontekście psalmów, które będziemy czytać na temat Syjonu. Biblia mówi jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym, żebyśmy sobie teraz wymienili, że Syjon jest radością całej ziemi. Czy możecie mi powiedzieć dlaczego? Skoro powiedzieliśmy Syjon, to jest coś w Biblii, coś takiego, coś, co jest w Izraelu, góra Syjon, tak? Co oznacza Syjon jako radość dla całej ziemi? Dlaczego Syjon jest radością dla całej ziemi? Jako wstęp do kolejnego. Prawdopodobnie rozwiązanie jest takie, że tam na Syjonie była świątynia i tam też była cała ta liturgia świątynna, czyli te wszystkie nabożeństwa, składanie ofiar. Tak. No i to miało znaczenie jako błogosławieństwo dla tych, którzy z tej świątyni korzystali. A że były to osoby nie tylko mieszkające w Jerozolimie czy bliższej okolicy, ale także pielgrzymi, którzy tam docierali 3 razy w roku. I właśnie warto wspomnieć o tym, że była świątynia. W wielu religiach też są świątynie, prawda? I to nawet
nawet znacznie większe, piękniejsze. Miałem okazję zobaczyć jakieś resztki po świątyni Baala w Palmyrze w Syrii. No to by tak porównać nawet świątynię tą izraelską z czasów, powiedzmy, Salomona, czasów jej świetności, to byłaby naprawdę skromna do tej świątyni Baala. Ale rzeczywiście Żydzi mieli jedną świątynię i ona była takim centrum ekonomii zbawienia. Tam się całe życie duchowe, religijne koncentrowało i właśnie do tego miejsca ludzie pielgrzymowali. Czyli nie było takich sobie kościółków, prawda, świątyń w każdym mieście, ale to było to jedno centralne miejsce kultu, gdzie cały naród, jak wspomniałeś, trzykrotnie w roku podąża, bo to też było miejsce przybywania Boga, jego nawet powiedziałbym realnej, fizycznej obecności, bo przez pewien czas tam się unosiła Szekina nad Arką Przymierza, prawda? Więc stąd często są te wyrażenia, że Bóg mieszka na Syjonie, Bóg jest w swojej świątyni, bo w taki sposób fizyczny, no nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale Bóg tam objawiał swoją obecność. Jeżeli w budynku, w tym momencie świątynnym budynku, znalazł się człowiek, czy znalazł się nawet w przedsionkach tej świątyni, to już zmieniały się jego emocje. Z ludzi, którzy przychodzili tam z problemami, wyciszali się. Z ludzi, którzy wchodzili jako smutni, nabierali jakby zaufania i pewności, odczuwali taki niewidoczny, ale dotyk Boży. I to powodowało u nich radość. W psalmach mamy takie słowa. Lepszy jest dzień w przedsionkach twoich niż gdzie indziej tysiąc. I chciałem porozmawiać. Skoro lepszy jest dzień w przedsionkach twoich, jeden dzień na Syjonie jest lepszy niż tysiąc gdzie indziej. No dobrze, ale dzisiaj Syjon, możemy jechać, zobaczyć Syjon, tak? Górę w Izraelu, zobaczyć jak wygląda. Co psalmista chce nam powiedzieć? My możemy doświadczyć tej radości, jaką ma psalmista, czy nie? Czy to już coś, co było gdzieś tam w Starym Testamencie i my w żaden sposób tej radości nie możemy doświadczyć? Ja byłem kilka razy w Izraelu i tam właśnie też oglądałem Górę Syjon. A przyznam się, że w takim sensie jakby geograficznym to przeżyłem rozczarowanie, bo nawet Góra Oliwna góruje nad wzgórzem świątynnym, więc patrzymy z Góry Oliwnej. No i tam niewiele zostało. Dzisiaj są tylko dwa meczety, jakieś tam pozostałości z świątyni. W zasadzie mur oporowy dawnej świątyni z czasów Heroda, czyli nie z tych czasów nawet najstarszych. I w tym sensie tam niczego szczególnego nie przeżyjemy. Może kiedy wiemy, co tam się działo, to jakiś sentyment, jakaś świadomość biblijna sprawia, że człowiek coś tam w duchowym sensie przeżywa, ale tam chodziło o obecność Boga i my dzisiaj również możemy przeżywać to samo, doświadczając jakby obecności Pana Boga w naszym życiu. Więc wciąż ten Syjon dla wierzących ludzi istnieje. Wiemy, gdzie jest Bóg, wiemy, że chce się z nami spotykać, kontaktować, więc możemy tej samej radości doświadczać, jaką doświadczali ludzie, o których pisze psalmista. Ten cytat, który przedstawiłeś, odczytałeś, że lepszy jest dzień w przedsionkach. Ja też byłam w Izraelu, ale w tych przedsionkach nie widziałam ani nigdzie żebrzących. A tam jest takie właśnie odniesienie, że lepiej być tym żebrakiem, ale mieć nadzieję, mieć ufność, niż być w środku, a nie wykorzystywać tego, co ta świątynia, ten Syjon ma dla człowieka mieć. Ja myślę, że jeszcze my do końca jakby nie doceniamy, czym była świątynia, bo my patrzymy z perspektywy chrześcijańskiej. Kiedy ta świątynia dla nas nie ma dzisiaj, czy nie miała nawet większego znaczenia. Jako adwentyści wierzymy w to, że dzisiaj ten ośrodek służby Bożej jest w niebie. Tam jest ta prawdziwa świątynia, ale patrzmy na naród żydowski z czasów Starego Testamentu, z czasów Nowego, czy nawet współcześnie. Wierzący Żydzi przywiązują wielką wagę. Wiecie, że cały ten dzisiaj kult odbywa się przy
murze, przy murze zachodnim, tak zwanej ścianie płaczu. Tam modlą się, wierząc, że jest to szczególne miejsce do łączności z Panem Bogiem. Ale jeśli tam jesteście kolejny raz, wiecie, że jest tam jeszcze inne miejsce, które według Żydów było bliższe miejscu najświętszemu dawnej świątyni. Ci zorientowani mocno idą tam dalej, bo to oznacza, że będą bliżej Boga, że ich modlitwa będzie dzisiaj lepiej wysłuchana, tak? I to widać tą reminiscencję właśnie tego, czym była świątynia i co pozostało właśnie w świadomości, w umysłach narodu żydowskiego. Kolejny wiersz, 12 tej myśli, którą Dawid poruszyłeś, albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. W starożytnym Izraelu, w krajach starożytnego wschodu może tak, określano w ten sposób króla, że jest słońcem i tarczą. Tak. I takim właśnie królem, czyli Bogiem jest, są te dwa synonimy, słońce i tarcza. A tutaj psalmista się tak rozpływa nad tym, co jakby to było wspaniale, gdyby mieszkał na Syjonie, gdyby był na Syjonie, gdyby mógł przyjść do Syjonu, tak? Czyli my dzisiaj również żyjemy, możemy żyć, mamy zaproszenie do Bożej obecności, do tego, aby żyć z Bogiem, aby być z Nim każdego dnia. Tutaj w psalmie jest nawet napisane tak: gdyż Pan Bóg jest słońcem i tarczą, Pan darzy łaską, On też wieńczy chwałą i nie odmawia dobra tym, którzy żyją w czystości. Tak? Także mamy tutaj coś więcej na temat tego, co znaczy żyć i znaleźć się na Syjonie. Moi drodzy, więc ustaliliśmy, że Syjon jest to miejsce, gdzie Pan Bóg zamieszkiwał pośród ludzi. Tak? Dobrze, więc moi drodzy, przeczytamy teraz Psalm 122. Tam przeczytamy od 1 do 5 wersetu. Mogę przeczytać. Proszę bardzo. Przekładu ekumenicznego. Ucieszyłem się, kiedy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana, i właśnie stanęliśmy w Twoich bramach, o Jeruzalem. O Jeruzalem, miasto zbudowane tak, aby było zwartą całością, do którego pielgrzymują według prawa Izraela pokolenia pańskie, by chwalić imię Pana. Bo tu stoją trony sędziowskie, trony domu Dawida. No właśnie. Więc mamy obraz takiego dostojnego miasta, miasta, w którym mieszka wielki król. Ale mamy dalej powiedziane o czymś niepokojącym. Proście o pokój dla Jerozolimy. Niech się poszczęści tym, którzy ciebie kochają. Niech panuje w twych murach pokój i szczęście w twoich pałacach. Jak to jest z tym, jak to jest, że trzeba było prosić o pokój dla Syjonu, prosić o pokój dla Jerozolimy? Co takiego dawało znalezienie się w tym mieście? No problem, jeżeli chodzi o pokój, to nie jest tylko pokój od zewnątrz, czyli w relacji z sąsiadami, czy krajami ościennymi, to jest też pokój wewnętrzny. Dlatego, że jeżeli wśród samych Izraelitów były spory, były jakieś niewłaściwe rzeczy, krzywdy i tak dalej, no to niestety to zaburzało pokój, ten pokój, który emanował z tych nabożeństw, które były w świątyni. I dlatego też modlitwa o pokój jest modlitwą o dobre relacje z Bogiem i z ludźmi. Dodam jeszcze, że wspomniałem o tym, że świątynia była miejscem kultu, ale też miejscem pojednania. Tak? Więc tak. Tam można było rozwiązać jakby swój największy problem, a największy problem to problem grzechu. Tak. I w świątyni Pan Bóg oferował rozwiązanie. Tak? Przyjdź, złóż ofiarę za swój grzech i wyjdziesz z tego miejsca z pokojem w sercu. Tak. Twój problem będzie naprawiony, tak? I widzimy też autorów psalmu, którzy zmagali się z problemem grzechu. I jaką różnicę czyni świadomość odpuszczenia, przebaczenia grzechów? Zupełnie zmienia nastawienie człowieka, pojawia się pokój w umyśle, w sercu. Tak.
rozwijają się relacje i to wszystko można było uzyskać, przychodząc do świątyni. Mhm. Tak? Zobaczcie, w wielu miejscach ludzie do tego miejsca pielgrzymują, przygotowują się. No ja sobie zdaję rację z tej atmosfery, jaka panowała, kiedy ludzie z różnych plemion izraelskich, z różnych miejsc Izraela kilka razy w roku szli rodzinami, mhm. prawda, miastami po to, by w tym szczególnym miejscu w obecności Pana Boga się znaleźć. Mhm. Więc ja potrafię zrozumieć właśnie te emocje, a zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, jak często tego pokoju brakowało, albo jak często tracono to tak. miejsce, tą świątynię, tak. prawda? Przecież były całe długie okresy, kiedy ta świątynia była zniszczona, była zanieczyszczona, kult tam nie istniał, więc to jeszcze zmagało tą tęsknotę za tym szczególnym miejscem. A te dwa zdania, tam bowiem stoją trony sądu, trony domu Dawida. Tak, dlatego, że świątynia albo w ogóle miejsce Syjonu to były dwukierunkowe, miało dwukierunkową działalność. Z jednej strony to było miejsce religijne, mhm. a z drugiej strony to też było, król był sędzią. Mhm. A w innych psalmach mieliśmy informację, że król jako sędzia jest zawsze sprawiedliwy. Mhm. Bóg jako król i jako sędzia. Więc z takich sądów sprawiedliwych człowiek mhm. wychodził pełen pokoju. Tak jest, tak jest. Dziękuję bardzo. Ze względu na dom Pana naszego Boga pragnę szukać Twojego dobra. Tak się kończy ten psalm. Ze względu na dom Pana, ze względu na Syjon chcę szukać Twojego dobra. Dobrze. Dalej. Moi drodzy, moglibyśmy mówić o tym praktycznie, faktycznie to, co Mariusz wspomniał, kiedy ci wszyscy ludzie przychodzili na Syjon, przychodzili do świątyni, wiecie, to tak troszeczkę jak z tą ofiarą pokoju między kapłanem a tym, który przychodził, była nawiązywana taka szczególna więź, tak? Także było to też miejsce, gdzie więzi międzyludzkie mogły być uleczone. Ale teraz mamy taki cytat, który chyba bardzo często się pojawia. Psalm 87, pierwszy i drugi werset. Mariuszu, widzę, że masz otwarty. Bardzo bym prosił, abyś przeczytał. Tak. Synów Koracha, psalm, pieśń. To, co na górach świętych założył bramy Syjonu, miłuje Pan bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba. To, co założył Pan, miłuje. Pan miłuje Syjon. Co to oznacza? Co takiego to jedno zdanie oznacza? Ono ma niezwykłe znaczenie, nawet historyczne, polegające na tym, że gdy skończyło się królowanie Salomona, tak. doszło do rozpadu Izraela na dwie części i plemiona północne postanowiły założyć sobie swoją własną świątynię. Tak jest. Żeby nie trzeba było tam wędrować na południe, to będziemy mieli tutaj własną świątynię. No i to sprawiło, że był jakiś... Użyję takiego słowa dualizm religijny, czyli rozdwojenie. Tak? Bo rzeczywiście była tam świątynia, tylko że ona nie była pobłogosławiona bezpośrednio przez Pana Boga. Nie była poświęcona Jego obecnością, czyli pojawienie się Szekiny. I czynienie z niej jako centrum kultu religijnego i konkurowanie z tą świątynią, która rzeczywiście miała Bożą aprobatę, prowadziło Izrael do wielkiego bałwochwalstwa. Tak. Tutaj jeszcze istotna rzecz, że to słowo Syjon w tym psalmie odnosi się do miasta, bo mamy tutaj wers trzeci,
chwalebne rzeczy mówi się o Tobie, miasto Boże, prawda? Więc nie tylko już świątynia, ale całe miasto. Zobaczcie, nie ma chyba żadnego innego miasta na świecie, które byłoby bardziej znane. Częściej występowałaby jego nazwa w podręcznikach historii, nie wiem, w pieśniach, w poezji, niż Jerozolima. Tak. Moglibyśmy tutaj masę teraz wymienić różnych dzieł, gdzie ta nazwa funkcjonuje. To miasto jest takim miastem symbolicznym. Ważnym jest dla Żydów, ważnym jest dla chrześcijan. Nawet w pewnym okresie dla muzułmanów było to bardzo ważne miasto i kiedyś muzułmanie modlili się nie w kierunku Mekki, jak to jest dzisiaj, ale w kierunku właśnie Jerozolimy. Więc szczególne miasto. I tutaj jeszcze ten psalm sugeruje, że to, ta świątynia, to miasto, to jest nie tylko miasto dla Żydów, ale jest to miejsce, gdzie każdy człowiek może przyjść i Panu Bogu oddać chwałę, tak? Bo psalm tutaj sugeruje, że nawet ci, którzy tam się nie urodzili, to będzie mówiło się o nich, że tam się urodzili. Czyli jeśli ktoś duchowo się zbliżył do Boga, jedynego Boga, do Boga Izraela, był traktowany jako ten, który jakby urodził się również na Syjonie. Tu jest interesujący aspekt tak zwanego naturalnego urodzenia lub urodzenia prawnego. Czyli wytłumaczę. Jeżeli ktoś urodził się jako Polak, rodziców miał Polaków, to jest rzeczywiście z punktu widzenia i faktycznego, i prawnego jest Polakiem. Ale mogą być takie sytuacje, w którym ktoś nie urodził się, nie miał rodziców Polaków, ale się tutaj przeniósł i odbył okres próby, tak, 5 czy 10 lat. I w tym momencie państwo adoptowało tego człowieka jako obywatela na tych samych prawach, jak ten, który się urodził, których rodziców miał Polaków. W związku z tym ta idea adopcji dziecka Bożego, tak, jest rozwinięta później tutaj w nauczaniu apostoła Pawła. Dlaczego? Dlatego, że skoro poganin stawał się chrześcijaninem, no to był spór o to, czy rzeczywiście ma korzenie, prawda, izraelskie, żydowskie, tak, właściwe, czy pochodzi od Abrahama. No i apostoł Paweł właśnie wtedy to rozstrzygał, że rzeczywiście przez sam fakt, że przyjął Jezusa Chrystusa i przyjął Jego nauczanie, to przez to został adoptowany do rodziny Bożej i stał się również Izraelitą nowej ery, Nowego Testamentu. Jest taki tekst, który mówi: mój dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów, prawda? Czyli nikogo nie wyklucza. O to chodziło. Ja powiem wam, że bardzo to przeżyłem, jakby to lepiej zrozumiałem. Właśnie w Jerozolimie, kiedy spotkałem pod ścianą płaczu czarnoskórych Żydów. Wiemy, że jest spora liczba tych osób, które wyznają prawdziwego Boga, czyli nie tylko te więzi fizyczne, ale bardzo ważne były więzi duchowe. Ludzie, którzy akceptowali jedynego prawdziwego Boga, akceptowali religię żydowską, byli na podobnych prawach, byli jakby przyjmowani jak Żydzi. Bóg mówi: dam im nawet lepsze miejsce, niż mają synowie i córki, prawda? Tych, którzy akceptują moje zasady, którzy mnie akceptują i we mnie wierzą. Widzimy tutaj tak troszeczkę, można powiedzieć, wrzucony kij w mrowisko, tak? W jednym miejscu. Słuchajcie, tak mówimy o tym, o tej adopcji. Ale posłuchajcie, kogo Pan Bóg chce na Syjon adoptować. Wymienię Egipt, Babilon jako tych, którzy mnie znają. Również Filiste, Tyr i Etiopii powiem, że tam jest miejsce ich urodzenia. Co łączy te miasta? Babilon, Egipt, Filistea. To są wrogowie. Ludy.
Naturalni wrogowie pogański. Izraela. Duże, tak duże miasta, centra różnych religii pogańskich, prawda, tak. Które często są w takim negatywnym świetle ukazywane w innych miejscach Biblii, jako tak. symbol niewiary, zepsucia, czy powiedzmy bawuchwalstwa. Prawda? Nawet Bóg wyprowadzał naród izraelski właśnie z tamtych miejsc. Stary Testament, a czytamy, że na Syjonie jest miejsce dla każdego. Nawet dla tych, którzy na początku byli wrogami Boga. Tu jest też takie wyjaśnienie, że bardzo wielu Izraelitów zostało na tych terenach ościennych, czyli na terenie Babilonii, na terenie Persji, na terenie Azji Mniejszej, a także i w Egipcie. I potem to już widać, że tam tworzyły się te gminy żydowskie, tam bywały synagogi i oni pozyskiwali również innych osób, którzy nie urodzili się jako Żydzi, ale którzy niekiedy włączali się do, przepraszam, nieładnego słowa, więc muszę zmienić, żydostwa na wspólnotę Żydów. Tak. Przez związki małżeńskie. I przez to włączani byli do tej wspólnoty i mówi się o nich, że są prozelitami. Mhm. I już ten problem prozelitów był już rozstrzygany w pierwszym kościele chrześcijańskim, co opisane jest w Dziejach Apostolskich. W związku z tym to niekoniecznie musieli być tacy ludzie niezwiązani z religią izraelską, ale na pewno tacy, którzy się do tej religii przyłączyli. Czyli... Nie, i tu trzeba od razu wspomnieć, że ten tekst nie utwierdzają nas w zrozumieniu, że ci Babilończycy, ci Egipcjanie, ci poganie są objęci łaską Bożą i nie muszą niczego zmieniać, ale my ich już, że tak powiem, ochrzcimy. Nie. Myślę, że znaleźć się na Syjonie, być włączony, tak jak mówiliśmy, w tym okresie przejściowym, tak? Że to ta adopcja sama przez się ma w sobie ten aspekt Syjonu. Mówiliśmy o tym, że Syjon jest miejscem wybranym przez Boga i miejscem, w którym Pan Bóg wybiera sposób, w jaki oddaje mu się cześć. Ale znajdą się na tym Syjonie i ci, którzy zaczęli jako jego wrogowie, a odwrócili się od tego. Czyli mamy nawróconych. Tak jest. Na pewno mamy nawróconych. Tak jest. Proszę bardzo. Czyli w tej chwili, jeśli mogę, mamy kolejny psalm. Psalm 46, który jest w naszym studium. I to jest jeden z tych psalmów syjońskich, pieśni syjońskich. Zresztą bardzo znany w chrześcijaństwie, dlatego że ten psalm stał się hymnem protestantyzmu. Marcin Luther napisał w oparciu o ten psalm słynny hymn "Warownym grodem jest nasz Bóg". I tak jest ten psalm zatytułowany też w naszych Bibliach. I tu jest pokazane jakieś takie wielkie zamieszanie, prawda? Zobaczmy, co się dzieje w świecie. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego i tak dalej, ale gdzie możemy znaleźć to bezpieczeństwo, ten pokój? Właśnie w tym Bożym mieście, w tym mieście, w którym jest przybytek Najwyższego, w tym mieście, gdzie Pan Bóg jest w nim, prawda? Więc znowu pokazanie, że to Bóg jest ucieczką dla swojego ludu, że to Bóg jest tym gwarantem bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj symbolicznie to miasto, Jeruzalem, jest takim miastem szczególnym, miastem pokoju, ale nie z racji, powiedziałbym, jakiegoś tutaj wyróżnienia, tylko z racji obecności Boga, który tam panuje, prawda? Wiecie, że ta świadomość w naszym życiu, że mamy potężnego Boga, sprawia, że mniej boimy się tego wszystkiego, co nas otacza, co jest na zewnątrz, a co czasami
jest też niebezpieczne dla naszego życia fizycznego czy życia duchowego. Tutaj ten szósty werset. Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina, Bóg je wspomoże, zanim nadejdzie świt. Czyli jeszcze podczas tej najciemniejszej nocy Bóg jest z tymi, którzy są na Syjonie. A świt był, jest taką porą, kiedy najczęściej dochodzi do zbrojnych agresji na inne narody. I dlatego ten wyraz tu się pojawił. I właśnie warownym grodem nie jest wcale Jerozolima, prawda? Tylko warownym grodem jest Bóg, Bóg Jakuba. Ten Bóg, który tam jest obecny, tak? I on jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Interesującą rzeczą jest również i to, że ten psalm nie tylko mówi w sposób przenośny, ale także dosłowny o katastrofach naturalnych, jak powodzie, trzęsienia ziemi, to też miało miejsce na Bliskim Wschodzie. Przy okazji podpowiem, że w XVIII wieku zarejestrowano trzęsienia ziemi w XVII również w Polsce. Kroniki zarejestrowały. W związku z tym tego rodzaju zdarzenia na pewno miały miejsce również i na terenie Palestyny i w innych krajach. Jeżeli chodzi o duże pożary, to akurat wydaje się, że ta okolica Jerozolimy raczej nie była pod tym względem narażona. Natomiast, no i nie była na pewno narażona na powódź, bo tak jest, żadne wielkie rzeki nie płyną. Nie? Ale sprawa jest taka, że nawet jeżeli nie ma naturalnych katastrof, nie ma wojen, to są różne rewolucje, zamieszki, no i wszystkie rzeczy złe, które potrafią niezbożni zorganizować przeciwko innym osobom. Tak. I możemy trochę doznać takiego dysonansu poznawczego. Jak czytamy te psalmy, które opisują Syjon, mówią o jego potędze, o wielkości, majestacie. I teraz wystarczy jedna prosta wycieczka do Jerozolimy, by troszeczkę się rozczarować. Ja pamiętam takie moje rozczarowanie, kiedy byłem pierwszy raz w Ziemi Świętej, bo gdzieś czytając Pismo Święte, wszystko wydawało mi się większe, bardziej majestatyczne, a przyjeżdżasz tam, przecież to jest w końcu maleńki skrawek ziemi. Tak? Owszem, bardzo... Bardzo ważne, tam się działo wiele rzeczy, tam cały czas to był bardzo niespokojny fragment świata, ale właśnie Góra Syjon. Zobaczcie, gdy patrzymy na praktyki narodów ościennych, na narody pogańskie, najczęściej budowali swoje świątynie, miejsca kultu na najwyższych górach, prawda? A gdy patrzymy na Jerozolimę, to wcale ta świątynia nie była usytuowana na najwyższej górze. Wspomniałem chociażby Górę Oliwną, która jest wyższa. Jest jeszcze trochę gór Izraelu również wyższych. To czemu właśnie psalmiści tak się rozpływają w tym opisach jakby potęgi tego miejsca? Ten majestat polegał na tym, że tam mieszkał Bóg i to czyniło je miejscem szczególnym, miejscem wielkim, więc na pewno nie jakieś tam względy geograficzne, prawda, czy krajobrazowe, ale świątynia i obecność Boga sprawiała, że to miejsce dodawało i do dzisiaj dodaje ludziom wierzącym otuchy. Tak, Pan Bóg nie wybrał najpiękniejszych gór, najwyższych gór, najpiękniejszego miejsca na świecie, tylko wybrał akurat tamto miejsce. I nie wybrał najlepszych ludzi. I bardzo skromną świątynię. I nie wybrał najlepszych ludzi. I nie wybrał największego i najwspanialszego grupy ludzi. Tak jest. Ale ten sposób patrzenia na wielkość miasta, kraju nie jest koniecznie związany z fizyczną wielkością, bo dla przykładu podamy, że w Stanach Zjednoczonych, najbogatszym kraju na świecie,
największa potęga militarna. A stolica jest Waszyngton, która nie jest jakimś miastem wielkim. Ja nie wiem, ile razy by się Waszyngton zmieścił na terenie Nowego Jorku, ale kwestia, że ma to znaczenie, tak? Że w Nowym Jorku sobie mogą krzyczeć, co chcą, ale tak naprawdę to, co w Waszyngtonie na Kapitolu zostanie uchwalone, to będzie realizowane w Nowym Jorku, nie? Tak jest. Tak jest. Dlatego nie straszne nam trzęsienia ziemi, ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. No, wypisz, wymaluj tsunami, tak? No to w zależności od tłumaczenia. Ale 10 werset 46 psalmu kładzie kres wojnom po samej jej końce. Łamie łuki i kruszy włócznie, tarcze pali w ogniu. Nie ma takiej broni, która została wyprodukowana, a nie użyta, tak? Każda broń, która została wyprodukowana, nawet dziesiątki lat wcześniej, dzisiaj mamy taką, dzisiaj widzimy, jak broń, która została wyprodukowana dziesiątki lat wcześniej, cały czas sieje zniszczenie i pożogę u naszego sąsiada. Moi drodzy, ale niezachwiani jak góra Syjon. Kończąc. Niezachwiani jak góra Syjon, więc widzimy, proszę bardzo. Piękny psalm 125, który tak pokazuje nam schronienie w Bogu. Tak. I znów ta geograficzna sytuacja tego miasta tutaj jakby jest pewnym też symbolem, w jaki sposób Pan Bóg działa w naszym życiu, bo powiedziane jest, że tak jak Jeruzalem otaczają góry, a to tam był, to wie, że Jeruzalem otaczają góry. Jedną z nich jest Góra Oliwna, ale jeszcze inne pomniejsze góry. Tak Pan otacza lud swój teraz i na wiek. Więc mi wyobrażam, że ludzie, którzy tam pielgrzymowali z różnych miejsc, czy z terenów gdzieś tam pustynnych, czy z terenów gdzieś z północnych, prawda, gdzie raczej było płasko, przychodzą i widzą to piękne miasto otoczone górami. To im uzmysławiało tą troskę Bożą o człowieka. Tak, tak jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan Bóg otacza tych, którzy się Go boją. Otacza ich przed tymi, którzy są niesprawiedliwi, którzy czyhają na ich bezpieczeństwo. Tak. To może przeczytajmy jeszcze kawałek psalmu 125. Tak nie utrzyma się władza bezbożnych nad ziemią przydzieloną sprawiedliwym. Tu jest też bardzo ważne, ponieważ to miasto nie zawsze, Syjon nie zawsze był w rękach ludu Bożego, tak? Syjon dostał się w ręce ludu Bożego w pewnym momencie. Nad ziemią przydzielą sprawiedliwym po to, by nie byli zależni od tych, którym bliskie jest bezprawie. Widzicie, mówiliśmy o tym, że na Syjonie są trony sądu, tak? Więc Pan Bóg mówi o miłosierdziu, o pokoju, ale mówi również o sprawiedliwości. Jeszcze tu jest jeden ciekawy aspekt. Tak? Mianowicie mamy do czynienia ze sprawiedliwymi, którzy cierpią. Tak. I zaczynają wypominać Panu Bogu, dlaczego ci niesprawiedliwi, ci bezbożni, im się powodzi, a my cierpimy. No i to jest pewna pokusa, że wtedy ktoś pomyśli, no dobra, to ja zacznę tak robić, jak ci sąsiedzi, którym się powodzi, będę w życiu również tak kombinował jak on, to dobrze na tym wyjdę. Ale to są wszystko kręte drogi. Tak jest. A kręte drogi to mają to do siebie, a zwłaszcza gdy jest to droga w górach i wytyczona jest w formie serpentyny, to każde przyspieszenie jest niebezpieczne i może skończyć się dużą katastrofą, dużym wypadkiem. I tak też jest, że ja znam takie powiedzenie, że bezbożny to również i diabeł sprzyja, ale sprawiedliwym diabeł już nie sprzyja. Dlaczego? Dlatego, że jak Pan Bóg ochronę tylko swoją na jakiś czas
odsunie, tak? Mhm. Zatrzyma, to diabeł już potem wie, co zrobić z takim człowiekiem. Czyli mimo istnienia zła, tak, to lud Boży zawsze może mieć nadzieję. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te myśli. Moi drodzy, proszę o modlitwę. Mariuszu, mogę cię prosić o modlitwę? Panie Boże, łaskawy Tobie dziękujemy za to, że Ty jesteś Bogiem, który króluje na Syjonie. Tobie dziękujemy za te wszystkie myśli, które nam przybliżyły Ciebie, Twoją obecność i to szczęście, które przeżywali ludzie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, współcześnie, z powodu właśnie tych gwarancji, które nam dajesz, a które otrzymujemy poprzez wiarę w Ciebie, że tam, gdzie Ty jesteś, tam jest pokój, tam jest bezpieczeństwo, tam jest przebaczenie grzechów i tam jest też nadzieja na przyszłość. Dlatego, Panie Boże, bądź z nami, pozostań z nami. Szczególnie prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwa dla osób, które nie są tak bardzo pewni Twojej obecności, osób, które przeżywają dramaty, tragedie w swoim życiu. Bądź im bliski i, Panie, spraw, aby w Tobie właśnie mieli nadzieję i siłę do uporania się z wszystkimi problemami, które stawia im na co dzień życie. Niech imię Twoje będzie błogosławione. Jeszcze raz przyjmij podziękowanie za też to szczególne miejsce, gdzie dzisiaj żyjesz, królujesz, gdzie cały czas silnie trzymasz stery tego świata w swoich świętych dłoniach. Przez Pana Jezusa przyjmij tą prośbę i modlitwę naszą. Amen. Drodzy widzowie, dziękujemy, że byliście z nami dzisiejszego wieczoru, bądź kiedy to oglądacie. Ten sezon dobiega końca, ale za tydzień mamy jeszcze jedno kolejne studium. Tym razem takim ciekawym tytułem: Wielbienie Boga nigdy się nie skończy. Serdecznie Was na to studium zapraszamy. Do zobaczenia.